Osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach jest unikatowym na skalę europejską zespołem przestrzennym. Wniosek o uznanie Nikiszowca za pomnik historii, czyli objęcie szczególną formą ochrony zarezerwowaną dla najcenniejszych polskich zabytków, został przygotowany przez specjalistów ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Opracowanie musiało zawierać kryteria ściśle określone przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Są to szczegółowe opisy, tło historyczne, opis współczesny, charakterystyka i zakres działań konserwatorskich, a także dokumentacja ikonograficzna w postaci zdjęć, planów archiwalnych i współczesnych. Należało też wskazać czynniki wpływające na obiekt, takie jak na przykład wpływ środowiska, szkody górnicze. Istotne było pokazanie obiektów zachowanych w pierwotnych kształtach i pełnionej nadal funkcji. Wyjątkowość założenia urbanistycznego, zamknięty charakter osiedla, podkreślający jego związki z kopalnią. Zwróciliśmy też szczególną uwagę na autentyzm, zachowane wartości urbanistyczne i architektoniczne Nikisza. Także autentyzm dotyczący sfery niematerialnej, wartości emocjonalne i zachowanie tradycji. Warto wspomnieć malarzy nieprofesjonalnych, tworzących tu od lat 30. ubiegłego wieku. Grupę Janowską, która nadal kontynuuje działalność. Przy poszczególnych etapach pisania wniosku mogliśmy liczyć na pomoc, doświadczenie i wskazówki pasjonatów Nikiszowca. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Muzeum Historii Katowic, tu pani Joannie Tofilskiej, autorce najnowszej publikacji o Nikiszowcu, dyrekcji katowickiego holdingu węglowego Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek za udostępnienie zbiorów kartograficznych oraz projektów zabudowy osiedla autorstwa Georga i Emila Cilmanów. Arkana Nikiszowca wprowadzała nas pani Elżbieta Zacher, osoba oddana sercem sprawie oraz skarbnica wiedzy w tym temacie. Niezwykły klimat osiedla prezentują prace fotograficzne pana Stanisława Michalskiego z cyklu Magiczny Nikisz, które wykorzystano w opracowywaniu wniosku. Oto końcowy efekt naszej pracy, dokumentacja zgłoszenia zabytku do uznania za pomnik historii. Jaka będzie droga tej dokumentacji? Teraz trafi do zleceniodawcy, czyli do Urzędu Miasta w Katowicach, po czym otrzyma tę dokumentację minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ta dokumentacja po zaopiniowaniu przez ministra trafi do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jaki będzie efekt końcowy? No, znając wspaniałe walory osiedla Nikiszowiec, jego niepowtarzalność oraz wierząc w znakomitą jakość wykonanej przez nas dokumentacji, jestem optymistą. Liczę, że przy okazji najbliższego Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków osiedle robotnicze Nikiszowiec zostanie ogłoszone pomnikiem historii.